uważasz, że twój kolor włosów dominuje nad tym, jak ludzie cię postrzegają zamiast ciebie jako osobę, tak? Ale nie myślałaś, żeby kiedykolwiek przefarbować włosy na jakiś ciemniejszy kolor, chociażby ciemniejszy blond? Też. Ale na przykład, no nie wiem, no jednak ja rozumiem, że jesteś wybitnym naukowcem. Kamień nuklearny jest naprawdę ciężkim zajęciem, ale wspominałaś, że masz jeszcze jeden doktorat, który jeszcze nie jest ukończony. Co robisz teraz? Czy ja wiem, że jesteś strasznie zajęta i kontrakt z NASA, jesteś pierwszym człowiekiem, który był na Marsie. To jest wielkie osiągnięcie. Co cię popychało do tego, żeby spełniać marzenia? Chęć opuszczenia Ziemi. Dlatego, że ludzie traktują cię jak zwykłą mariolkę z kabaretu? To też, ale dzisiaj wyrzucił mnie z chemik szuka żony, bo stwierdził, że nie umiem odróżnić benzenu od amidu i tak dalej. Tak, rozumiem. Tak, tak. Za kogo pani mnie ma? Ja przepowiadam przeszłość! 1410, bitwa pod Grunwaldem. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie wiadomości. Uwaga, mamy wiadomość z ostatniej chwili. Właśnie dokonano przemytu. Zapraszamy na miejsce zdarzenia. Halo, halo? Centrala? Potrzebne wsparcie na 3 maja. To jakiś przemyt się szykuje, widzę jakaś BMW, co? Przyślijcie wsparcie. I tam pączka zostawiłem. No, dziękuję. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. Po 80 to będzie po 20. Biorę setę, ale schodzi ze sceny. To po 18 odbym. Dobra, dzień. Co się stało? Przechadzałem sobie tędy, no i tak patrzę, jakieś podejrzane auto przyjechało, no i ja nie wiem, co tam się stało i trzeba interweniować. O nie. Ojcze! Karminu! Pomocy! A gdzie mój pączek? Yeah.
Reszta nie widzi, urolog się wstydzi, psychiatra je myszy jak kot. Chirurg bez serca ma czerwony nos, on może skalpelem zmienić los. Daleko odnoszy, odnoszy najdalej. Siostro, skalpel. Janusz, kawa. Martyna, koronka. Tracimy go. Zatrzymało mi krew. Co mamy robić? Jezu, nie ma to! Nie ma tutaj, nie ma! Bić pana organy! Nie. Co ma robić? Nie. Tak. Tak. Supergirl. Joanna, kolejna edycja Top Model. Yes, come on girl, come on! To ona, bogini seksu. Cud miód. Oh god. I spójrz na te nogi, ja nie lubię. Co ty w ogóle mówisz, zrobisz David? Karierę w Top Model. David, no. Dlaczego chcesz być Top Model? Bo moje ciało jest tak gorące jak kartofle z pernika. Przez twoje ciało spalone, oszalałem. David! Co ty w ogóle mówisz? No. W ogóle... David, nie. W ogóle... Ja mam uczulenie na kartofle. Więc... Girl, next girl. Ale Joanna! Ma wzrost! Okay. My... very big heart... zdecydowało się nad sobą. Chyba śmieszne jesteś taką aparycją, to ty możesz sprzedawać kartofle w supermarkecie. Nawet nie to. David, co ty mówisz? This girl... Spójrz na te krzywe nogi. Ale ja żebym tego chciał? Ja nie wiem jak to powiedzieć. Krzywe nogi. Chciałam, żeby... David! This girl is beautiful. Chudziutka, brak biustów? Jak tak można? Co ty, David, mówisz? Wywalić ją następną dziewczynę poprosimy, już możesz spadać. Beautiful girl, David! Jak ty chcesz ją przypuścić? Oh, David! Nie zrobi kariery David, super, no, proszę, nie ma... No, nie zrobię jej zdjęć. Nie pójdzie w moim pokazie. David, no. Nie pójdzie w moim pokazie. Zmienimy ci imię, nawet jakieś fajne. Na przykład, nie wiem, Joanna to nie. Ale, czekaj, może Ania to moja psia psiuła, co? Zresztą ubrania na niej piszą, jak tak można? Żaden projekt na niej przyjmie, Armani nam nie ma mowy. Ja żem tylko
chciała, żeby posprzątać, nie rozumiesz? Witamy w dzisiejszej prognozie pogody. Przejdźmy teraz na nasze piękne morze. Zapowiadane są susze i powodzie. Temperatura powyżej zera. Przejdźmy się teraz na nasze piękne góry. Zapowiadany jest deszcz meteorytów. Temperatura będzie zerowa, ale jutro będzie dwa razy zimniej, więc nie zapomnijcie założyć czapek. Teraz przenieśmy się do Warszawy. W centrum Polski. Podniesie się poziom Wisły, więc zapowiadane są tsunami. Temperatura waha się od 0 do 10, minus 10 stopni Celsjusza. To tyle w naszej dzisiejszej prognozie pogody. Wiadomość z ostatniej chwili. Zaginął rower ojca Kamila. Właściciel prosi, żeby go zwrócić. Co się stało? Przechodzałem sobie tutaj ciemno i... Sen, nie? Nie wiem, chyba nie. Jest dobrze. Nie. Dobra, uwaga i akcja. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spadać. Jak do czego doszło ciebie? Widzimy sobie, wiesz, takie... Widzimy, nie? Dobrze. Jak ty pójdziesz ty? I ty się zgadzasz, że to mówiłeś, że nogi, że coś tam, wiesz. A ja mówię, że